jest jakiś łatwy przypadek, to często ludzie robią właśnie go tak samo, wszyscy. I co, już wtedy się tylko czas liczy, nie? Tak samo. I zawsze nosisz tą walizeczkę ze sobą? Czy tylko czasami? Walizkę noszę, na zawody noszę tą samą praktycznie. Ale poza zawodami, tak? Aj, coś nie wyszło. Zapomniałam algorytm, pomyliłem się przy tym. Kamerę, jak będzie telewizja, to będziesz musiał się przyzwyczaić, nie? Po prostu. Tej 5 na 5 trochę trenowałem ostatnio, to mój rekord to jest, są 2 minuty, około 2 minuty chyba 19 sekund. No to też nie są aż takie dobre czasy w porównaniu ze światowym rankingiem. No to dawaj, bo rekord świata to około chyba minuta 13. Nie, to 10 sekund to i tak nic nie przybije. Dobrze, to bez tego, bez stopera. Trening. Właśnie. Tak, ale my stresujemy go. Jedno ułożenie mniej, prawda? Każdy inaczej chodzi. Mm-hmm. No myślę, że tak niektóre koski w ogóle nie zmieniam, ale niektóre często zmieniam, na przykład trujeczki. Tak, trzeba sobie dopasować, tak, koskę. Każda koska pasuje komuś innemu. Na przykład niektóre koski bardzo rozwalają się lekko. A to ja tak umiałam. Ale za to też chodzą bardzo dobrze, bo są jakby mocno rozkręcone, że można je szybko je układać. Dobrze, to może ja teraz spróbuję, żebym ten stoper wystartował.
23 sekundy. No nie wiem, jakoś mi łatwiej to wychodzi. Podobno prawa ręka jest mniejsza, ale lewa jest bardziej dokładniejsza. Więc nie wiem, czy mogę wierzyć. A jesteś praworęczna? Tak, jestem praworęczna. Czy to też kwestia wytrenowania jakiejś ręki. Mhm. Prawą ręką też mogę układać, ale też będę mieć wolne czasy, bo bardziej wytrenowałem lewą rękę. Wolałem trenować ogólnie lewą rękę, bo mam wolniejszą, więc... No i jakoś... z drugiej strony zawsze może w tym czasie pisać na lekcjach. No też. Albo nie wiem. Podczas jedzenia, prawda? A zdarza ci się, że tak przy okazji robisz coś innego, nie wiem, oglądasz telewizję i tak ci się kostka ułożyła? Czy... nie patrząc na nią? Przy układaniu telewizji to akurat jest ciężko, bo chyba, że sam. No to wtedy... Możesz skupić, tak? Znaczy nie. No po prostu to innym przeszkadza, więc no nie mogę układać tak, ale jak nie wiem. No często jak robi kilka rzeczy naraz po prostu. Muszę robić 3 razy ten sam etap. Taki pomysł chyba jeszcze nie miałem.